Rozdział szósty, cytat. Moje przesłanie oddzieli syna od ojca, córkę od matki, a synową od teściowej. Pismo tak to zapowiada: Wrogiem człowieka stanie się nawet jego rodzina. Ewangelia Mateusza, rozdział dziesiąty, werset trzydziesty piąty do trzydziestego szóstego. Cytat. Naśladujcie Boga w taki sposób, jak czynią to dzieci, które prawdziwie miłują swego Ojca i są nieustannie w niego wpatrzone. W postępowaniu na co dzień kierujcie się taką miłością, jaką Chrystus nas umiłował. On ukazał jej charakter, wydając siebie w ofierze za nas, jako dar, który jest dla Boga niezwykle cenną i miłą wonnością list Pawła do Efezjan rozdział piąty, werset pierwszy do drugiego. Gdy Virginia wysiadła z powozu i podeszła do Loreny, nie wiedziała jeszcze co zrobi, ani jaki będzie rezultat jej działania. Po prostu zobaczyła osobę, która choć zakosztowała już lepszego życia, teraz zaczęła ponownie staczać się w otchłań grzechu. Zanim jeszcze dotknęła ramienia pijanej, postawiła sobie pytanie, co by zrobił Jezus przyzwyczaiła się już do tego pytania stanowiło ono teraz nieodłączną część jej codziennego życia teraz rozejrzała się dookoła stojąc tuż obok Loreny nagle pomyślała o swoich koleżankach z powozu nie czekajcie na mnie ja pójdę odwiedzić moją przyjaciółkę powiedziała spokojnie dziewczyny o nie miały z wrażenia gdy wymówiła słowo przyjaciółka Jedźcie, jedźcie! Nie mogę wracać z wami, oznajmiła. Konie powoli ruszyły. Jedna z panien wychyliła się nieco z powozu. A może potrzebujesz naszej pomocy? Czy my mogłybyśmy. Nie, nie zawołała Virginia. Nie możecie mi w niczym pomóc. Powóz odjechał. Virginia została sama. Rozejrzała się wokół siebie. Wiele osób w tłumie odnosiło się do niej z sympatią. Nie wszyscy byli okrutni czy brutalni. Duch święty znacznie złagodził obyczaje tej dzielnicy. Gdzie ona mieszka? spytała Virginia. Nikt nie odpowiadał. Potem, kiedy miała czas, żeby zastanowić się nad tym wszystkim, pomyślała sobie, że milczenie to spowodowane było zdumiewającą delikatnością mieszkańców dzielnicy. Po raz pierwszy przyszło jej na myśl, że nieśmiertelna dusza tej dziewczyny, rzucona jak rozbitek na brzeg tego ziemskiego piekła, może nie mieć miejsca zwanego domem. Nagle pijana wyrwała się z objęć Virginii, o mało jej nie przewracając. Nie dotykaj mnie, zostaw mnie w spokoju, pozwól mi iść do piekła. Oto, gdzie moje miejsce? Szatan już tam na mnie czeka. Widzę go! Wołała ochrypłym głosem. Odwróciła się i wskazała palcem karczmarza. Tłum zaśmiał się. Virginia podeszła do niej i objęła ją znowu swoim ramieniem. Loreno, powiedziała z mocą, chodź ze mną. To nieprawda, że twoje miejsce jest w piekle. Należysz do Chrystusa, który cię ocali. Chodź. Nagle dziewczyna wybuchnęła płaczem. Wstrząs spowodowany spotkaniem Virginii otrzeźwił ją nieco. Virginia rozejrzała się dookoła. Wiedziała, że misjonarz mieszka gdzieś w pobliżu namiotu. Kilka osób podało jej adres. "Chodź Lereno, zaprowadzam cię do pani Grey", powiedziała, ciągle jeszcze trzymając chwiejącą się, drżącą i płaczącą dziewczynę. Obie udały się więc do domu misjonarza. To była wzruszająca scena dla mieszkańców tej dzielnicy. Nie pamiętano by kiedykolwiek zdarzyło się coś takiego. Jedna z najpiękniej ubranych panien w mieście roztoczyła opiekę nad zepsutą zataczającą się alkoholiczką. To było tak zdumiewające, że dodało godności i znaczenia samej Loreny. Ta bowiem ilekroć pijana brnęła chwiejnym krokiem poprzez uliczne ścieki, była dla ludzi obiektem drwin i pośmiewiska. Ale Lorena, idąca pod rękę z młodą damą z Elity Towarzyskiej, to było coś innego. Dzielnica przyglądała się im z powagą i podziwem. Gdy doszli do mieszkania greja, kobieta otworzyła Virginii, oświadczyła, że oboje Państwo grej wyszli gdzieś i że nie wrócą przed szóstą. Virginia miała poprosić grejów, aby zaopiekowali się Loreeną lub by znaleźli miejsce, gdzie mogłaby wytrzeźwieć. Kobieta osunęła się na schody, kryjąc twarz w dłoniach. Virginia patrzyła na nią z dziwnym uczuciem. Czyżby był to wstręt? W końcu Virginia opanowała myśl, której nie mogła się oprzeć. Dlaczegożby nie zabrać Loreny do swojego własnego domu? Dlaczego ta bezdomna, nędzna kobieta nie miałaby znaleźć schronienia u niej w domu, zamiast tułać się po szpitalach czy zakładach dobroczynnych? Virginia niewiele wiedziała o takich miejscach. W Raymond istniały dwie albo trzy takie instytucje, ale wątpliwe, by którakolwiek z nich przyjęła taką osobę jak Lorena i to w jej obecnym stanie. Ale Virginia pytała teraz nie o to. Co by zrobił Jezus? Takie sobie stawiała pytanie. Po chwili miała odpowiedź: Chodź, Loreno, pójdziesz ze mną do domu. Pojedziemy tramwajem. Lorena podniosła się i nie stawiała żadnego oporu. Tramwaj był pełen ludzi wracających do miasta. Virginia poczuła na sobie ciekawskie spojrzenia współpasażerów. Nie było to przyjemne, ale bardziej zaprzątała ją teraz myśl, jak zareaguje babka? Co powie zobaczywszy Lorenę? Dziewczyna wytrzeźwiała już niemal zupełnie, ale wpadła w jakieś dziwne odrętwienie. Virginia jednak wciąż musiała mocno trzymać ją za ramię. Kilkakrotnie zatoczyła się ciężko w stronę swej opiekunki, a kiedy obie szły główną aleją, ludzie obracali się i patrzyli za nimi. Wchodząc na schody pięknego domu, Virginia poczuła ulgę pomimo zbliżającej się rozmowy z babką. Kiedy drzwi zamknęły się, a ona znalazła się w ogromnej sieni z bezdomną włóczęgą, poczuła w sobie odwagę, aby zmierzyć się ze wszystkim, cokolwiek miało ją spotkać. Pani Page była w czytelni. Słysząc, jak Virginia wchodzi, wyszła jej na spotkanie. Zobaczyła Virginię podtrzymującą Lorenę, która gapiła się na bogactwo i przepych, jakie ją teraz zewsząd otaczały. Babciu, powiedziała Virginia bez wahania i bardzo wyraźnie, przyprowadziłam jedną z moich przyjaciółek z White Cross. Zatrzyma się ona u mnie przez jakiś czas. Madame Page zdumiona spojrzała na wnuczkę i na Lorenę. Ach więc to jedna z twych przyjaciółek? spytała chłodnym, szyderczym tonem, który mocno dotknął Virginię. Tak, twarz Virginii oblała się rumieńcem, ale w tej chwili przypomniała sobie zdanie, którego pan Gray użył w jednym ze swych ostatnich kazań: Cytat: Przyjaciel celników i popaprańców. Chrystus najprawdopodobniej postąpiłby tak samo jak ona. Czy ty wiesz, kim jest ta dziewczyna? spytała pani Page gniewnym szeptem, podchodząc do Virginii. Tak, wiem, to osoba z marginesu. Nie musisz mi o tym mówić, babciu. Zdaję sobie z tego sprawę nawet lepiej niż ty. W tej chwili jest pijana, ale przecież ona także stała się dzieckiem Boga. Widziałam ją już na kolanach, kiedy żałowała za grzechy, i widziałam, jak piekło znowu wyciągnęło po nią swe straszliwe szpony. Dzięki łasce Chrystusa czuję, że mogę jej pomóc wyrwać się z tego niebezpieczeństwa. Przecież sami siebie nazywamy chrześcijanami, a tu jest biedne, zbłąkane stworzenie, niemające domu i staczające się w przepaść. Przecież mamy więcej niż dosyć. Przyprowadziłam ją tutaj. I zostanie z nami. Madame Page spojrzała wrogo na Virginię i zacisnęła pięści. Wszystko to było niezgodne z zasadami jej kodeksu towarzyskiego. Jak towarzystwo mogłoby wybaczyć taką poufałość z szumowinami? Jaką cenę rodzina Virginii będzie musiała zapłacić za ten wybryk? z pewnością cenę krytyki, utraty pozycji towarzyskiej i wyzbycia się cennych kontaktów z najbardziej wpływowymi ludźmi. Dla pani Page towarzystwo było ważniejsze od kościoła czy jakiejkolwiek innej instytucji. Była to władza, której należało się bać, której trzeba było być posłusznym. Utrata przychylności towarzystwa była najgorszą klęską, jaką można było sobie wyobrazić. Poza oczywiście utratą bogactwa. Stała wyprostowana i surowa, mając przed sobą Virginię, całkowicie pewną swej decyzji. Virginia objęła ramieniem Lorenę patrząc spokojnie w oczy babki. Nie zrobisz tego. Możesz odesłać ją do ośrodka dla opuszczonych kobiet. Możemy pokryć wszystkie koszty, ale przez wzgląd na naszą reputację, nie możemy takiej osoby trzymać u siebie. Nie jest moim zamiarem robienie ci na złość, babciu, jednakże Lorena zostanie u nas na noc, a może i dłużej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zatem poniesiesz konsekwencje. Ja nie zostanę w jednym domu z tą nędzną. Pani Page straciła panowanie nad sobą. Virginia przerwała jej pośpiesznie. Ten dom należy do mnie. Jest to nasze wspólne mieszkanie. Oczywiście dopóki zechcesz mieszkać razem ze mną. Ale w tej sprawie postąpię tak, jak moim zdaniem postąpiłby Chrystus. Jestem gotowa znieść wszystko, cokolwiek towarzystwo będzie mówić lub robić. Towarzystwo nie jest moim Bogiem. Mając pod opieką tę biedną, zbłąkaną duszę, nie przykładam żadnej wagi do sądu towarzystwa. A więc nie zostanę tutaj, oznajmiła pani Page. Nagle wyszła z pokoju. Po chwili wróciła i powiedziała z naciskiem, zdradzającym gniew i oburzenie: Pamiętaj, że wypędziłaś z domu własną babkę dla jakiejś pijaczki. Potem, nie czekając na odpowiedź Virginii, zawróciła i poszła na górę. Virginia wezwała służącą i zajęła się Loreną, która posputniała. W ciągu tej krótkiej sceny na sieni trzymała się Virginii tak mocno, że ramię Virginii miało odciśnięte ślady jej palców. Virginia nie wiedziała, czy babka rzeczywiście opuści dom, czy nie. Miała własne środki utrzymania, była bogata, zdrowa, silna i potrafiła się zatroszczyć o samą siebie. Miała siostry i braci na południu. I co roku spędzała u nich po kilka tygodni. Virginia nie martwiła się więc o babkę, ale rozmowa ta sprawiła jej wielką przykrość. Kiedy o tym wszystkim myślała, stwierdziła, że nie ma powodu, by żałować tej decyzji. Co by zrobił Jezus? Virginia nie miała żadnych wątpliwości co do tego, że postąpiła słusznie. Jej serce z pewnością się nie myliło. Gdy dzwonek oznajmił czas herbaty, zeszła na dół ale babka nie zjawiła się. Posłała więc służącego do jej apartamentu. Kiedy wrócił, oznajmił, że pani Page jest nieobecna. W kilka chwil potem zjawił się Rollin i powiedział, że babka pojechała pociągiem na południe. Był właśnie na stacji, odprowadzając kilku przyjaciół, gdy spotkał tam babkę, która oznajmiła mu, dlaczego wyjeżdża. Virginia i Rollin zasiedli do herbaty. Rozmowa odbyła się w poważnym nastroju. Rollinie, zaczęła Virginia, nagle uświadamiając sobie, jak ważna jest dla niej zmiana, jakiej uległ jej brat. Czy źle zrobiłam? Może nie mam racji? Nie, moja droga, uważam, że postąpiłaś słusznie. To wszystko jest bolesne zarówno dla ciebie, jak i dla mnie. Skoro jednak to właśnie dzięki Tobie ta biedna dziewczyna weszła na drogę zbawienia, jesteś za nią wciąż odpowiedzialna i nie mogłaś inaczej postąpić. Och, Virginio, pomyśl tylko, przez tyle lat byliśmy tacy samolubni! Mamy taki piękny dom, jesteśmy otoczeni zbytkami i nigdy nie myśleliśmy o tych, którzy żyją w nędzy. Z pewnością, gdyby Jezus był na naszym miejscu, zrobiłby to, co ty właśnie zrobiłaś. W taki sposób Rollin pocieszał Virginię. Tego wieczoru rozmawiali jeszcze bardzo długo. Nic nie mogło się równać z tym, co odczuwała Virginia na myśl o przemianie, jaka zaszła w życiu Rollina. Ten człowiek stał się w Chrystusie zupełnie nową istotą. Stare minęło bezpowrotnie. Wszystko w nim uległo odnowieniu. Doktor West przyszedł na wezwanie Virginii i zrobił dla pijanej wszystko, co tylko można było zrobić. Najbardziej potrzebowała teraz spokoju, troski i miłości. Lorena leżała w pokoju, gdzie na ścianie wisiał obraz przedstawiający Chrystusa nad brzegiem jeziora. Powoli, niepewnie zdążała w stronę tej przystani a Virginia teraz, kiedy swoje serce skierowała ku temu utrudzonemu rozbitkowi, zbliżyła się do mistrza bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Tymczasem w White Cross z większym niż zwykle zainteresowaniem oczekiwano wyniku wyborów. Grey wraz z żoną płakali nad tymi nieszczęsnymi stworzeniami, które raz po raz przegrywały walkę z otaczającą je zewsząd pokusą i zapadały się w bezdenną otchłań swojego poprzedniego, nędznego, smutnego życia. Dodatkowe spotkanie w parafii prowadzonej przez Maxwella odbywało się teraz regularnie. Kiedy pastor wszedł do sali odczytowej w niedzielę po zgromadzeniu przedwyborczym, został powitany z wielkim entuzjazmem, co bardzo go wzruszyło. Zauważył nieobecność Jaspera Chase'a, ale wszyscy inni przyszli. Panowało poczucie wspólnotowej więzi, które wynikało ze wzajemnego zaufania. Otwarte, szczere dzielenie się swoimi doświadczeniami życiowymi było znakiem Bożej obecności pośród zebranych. W takiej atmosferze nie dziwił nikogo fakt, że Edward Norman odkrywał przed innymi uczestnikami spotkania szczegóły swoich spraw zawodowych. To prawda, że w ciągu ostatnich trzech tygodni straciłem dużo pieniędzy. Nie umiem nawet powiedzieć ile. Codziennie tracę sporo prenumeratorów. Jaki powód z rezygnacji z prenumeraty podają? spytał Henryk Maxwell. Reszta słuchała w napięciu. Podają wiele różnych powodów. Jedni twierdzą, że potrzebują pisma zamieszczającego wszystkie wiadomości. Mają na myśli szczegóły zbrodni, sensacje w rodzaju zapasów atletycznych, skandale i różnego rodzaju obrzydliwe sprawy. Innym nie podoba się zawieszenie niedzielnego wydania. Rezultatem tego kroku jest utracenie setek prenumeratorów, ale wielu udało się zatrzymać, gdy ofiarowaliśmy im więcej miejsca w dodatku sobotnim. Największe straty wynikają jednak ze zmniejszenia liczby reklamodawców oraz z tego, co piszę na temat polityki. To ostatnie kosztowało mnie więcej niż cokolwiek innego. Większość moich prenumeratorów to gorący zwolennicy konkretnych partii. Mogę wam wszystkim całkiem otwarcie powiedzieć, że jeżeli będę kontynuował traktowanie spraw politycznych z etycznego punktu widzenia, tak jakby to według mnie zrobił Jezus, to wiadomości przestaną zarabiać na siebie, chyba że otrzymam solidne wsparcie. Zamilkł na chwilę, a wszyscy czekali spokojnie. Virginia zdradzała szczególne zainteresowanie, jakby myślała właśnie o tym samym, co Norman miał teraz poruszyć. Tego wsparcia mogą udzielić mi chrześcijanie z Reymont. Wiadomości mogą ponieść ciężką stratę wskutek rezygnacji tych, którym nie zależy na chrześcijańskim dzienniku, a także tych, którzy uważają, że gazeta powinna dostarczać wyłącznie rozrywki. Moje pytanie brzmi Czy w naszym mieście jest dostatecznie dużo prawdziwych chrześcijan, którzy zechcą poprzeć pismo, redagowane według zasady, co by zrobił Jezus? a może nikt nie weźmie do ręki pisma, którego celem jest krzewienie etyki chrześcijańskiej. Na tym poufnym spotkaniu mogę też powiedzieć, że z powodu komplikacji w interesach utraciłem znaczną część mojego osobistego majątku. Zastosowałem bowiem tę samą zasadę domniemanego postępowania Jezusa w transakcjach z tymi, którzy tej zasady nie stosują. Wskutek tego straciłem dużo pieniędzy. Nasze przyrzeczenie nie wymaga od nas stawiania na sobie pytania czy coś się opłaci. Całe nasze postępowanie mamy oprzeć na pytaniu co by zrobił Jezus? Postępując zgodnie z tą zasadą, straciłem niemal wszystkie pieniądze, jakimi sam dysponowałem, a także cały zapas finansowy gazety. Nie będę tutaj mówił o szczegółach. Co do mnie, po tych trzech tygodniach jestem przekonany, że wielu ludzi musiałoby stracić znaczne sumy, gdyby chciało uczciwie naśladować Chrystusa. Wspominam tu o mojej stracie nie po to, by się żalić, ale dlatego, że wciąż wierzę w powodzenie pisma prowadzonego w taki sposób. Dlatego właśnie w realizację tego przedsięwzięcia zaangażowałem cały swój majątek. Jednak na dzień dzisiejszy sprawy wyglądają tak, że nie będę w stanie prowadzić pisma w taki sposób, chyba że chrześcijanie, członkowie Kościoła i ludzie wyznający chrześcijańskie wartości zechcą wesprzeć nas finansowo. Virginia postawiła jedno pytanie. Słuchała wypowiedzi Normana z niesłabnącą uwagą. Czy sądzi pan, że dziennik powinien otrzymać znaczne wsparcie finansowe jako przedsięwzięcie chrześcijańskie? Takie jest właśnie moje zdanie. Planuję zamieścić na łamach pisma tak wiele interesujących artykułów, że z nadwyżką wynagrodzę brak materiałów, które uznałem za niechrześcijańskie. Ale przeprowadzenie mojego planu wymaga wielkiej ilości pieniędzy. Jestem pewien, że dziennik chrześcijański, którego głównym przesłaniem jest publikowanie tylko tego, co Chrystus sam by w nim zamieścił, może odnieść sukces finansowy, jeśli tylko zostanie właściwie poprowadzony. Ale na to potrzeba pieniędzy. Ile, jak się panu zdaje? spytała Virginia spokojnie. Edward Norman spojrzał na nią badawczo, a twarz jego oblał na chwilę rumieniec, gdy zaczął domyślać się zamiarów Virginii. Znał ją od dziecka, a z jej ojcem wiązały go sprawy biznesowe. Około pół miliona dolarów odparł redaktor. Głos jego zadrżał nieco na myśl o tym, czego mógłby dokonać, mając do dyspozycji taką sumę. W takim razie powiedziała Virginia pewniej stanowczo: Ja jestem gotowa włożyć w pismo taką sumę pieniędzy pod jednym warunkiem, że będzie ono prowadzone w taki sposób, jak to pan przed chwilą opisał. Dzięki Bogu! zawołał Henryk Maxwell. Edward Norman zbladł, reszta patrzyła na Virginię, która miała jeszcze coś do powiedzenia. Moi drodzy przyjaciele, zaczęła. W głosie jej przebijał się smutek, który poruszył serca słuchaczy. Nie życzę sobie, by ktokolwiek z was zaczął patrzeć na to jako na mój szlachetny czy filantropijny uczynek. Absolutnie nie jest to moim zamiarem. Ostatnimi czasy doszłam do przekonania, że pieniądze, które dotąd uważałam za własne, nie należą do mnie, lecz do Boga. Jeżeli więc ja, pragnąc mu służyć, widzę sposób właściwego użycia jego pieniędzy, to nie zasługuję z niczyjej strony na pochwałę czy podziękowanie. Po prostu zarządzam pieniędzmi, które on mi powierzył, abym użyła ich na jego chwałę. Rozmyślałam nad tym od pewnego czasu. Faktem jest, że w zbliżającej się walce z biznesem alkoholowym będziemy potrzebowali wsparcia wiadomości codziennych. Wiemy, że inne pisma będą po stronie sprzedawców wódki. Jak długo właściciele szynków będą rządzić w naszym mieście, tak długo ratowanie dusz ginących w dzielnicy White Cross będzie ciągle odbywało się w skandalicznym otoczeniu. Cóż może zdziałać pan Gray na swoich spotkaniach, kiedy poustawiane na każdym rogu knajpy na nowo nęcą świeżo nawróconych? Już połowa wróciła do swych dawnych nawyków. Koniecznie musimy mieć chrześcijańską gazetę. Dopuścić do upadku wiadomości oznaczałoby poddanie się nieprzyjacielowi. Uważam, że pan Norman poradzi sobie z tym przedsięwzięciem. Nie znam jego planów, ale wierzę, że pismo odniesie sukces, jeśli będzie prowadzone na dostatecznie dużą skalę. Nie sądzę, by chrześcijańskie dziennikarstwo było słabsze od niechrześcijańskiego, nawet jeśli chodzi o powodzenie finansowe. To jest powód zainwestowania pieniędzy Bożych, nie moich, w działalność wzorowaną na postępowaniu Chrystusa. Może uda się nam poprowadzić takie pismo przez kolejny rok. Godzę się na przeprowadzenie takiego doświadczenia. Nie dziękujcie mi, nie uważajcie mojej deklaracji za coś nadzwyczajnego. Do tej pory nie uczyniłam nic poza zaspokajaniem własnych potrzeb i zachcianek. Teraz chciałabym zadość uczynić Bogu za swój samolubny sposób postępowania. Tak o tym wszystkim myślę, bo wierzę, że Jezus tak właśnie by postąpił. Obecność Ducha Świętego znów była odczuwalna. Wszyscy milczeli przez chwilę. Henryk Maxwell stojąc tam, gdzie zwróciły się spojrzenia wszystkich obecnych, Doznawał uczucie, jakby dziewiętnaste stulecie przemieniło się z powrotem w pierwsze, kiedy to odczuwało się powiew ducha, jakiego parafia w Raymond dotąd nie znała. Do jakiego stopnia członkowie jego kościoła tworzyli prawdziwą wspólnotę, zanim postanowili naśladować Chrystusa? Trudno mu było myśleć o współczesności i warunkach, jakie panowały. Uczestnicy spotkania czuli, że łączy ich niezwykła więź, zarówno w czasie przemówienia Virginii, jak i podczas wspólnego milczenia. Zgromadzeni mieli w sercach niezachwianą pewność, że gdyby wskutek posłuszeństwa przyrzeczeniu narazili się na stratę lub zmartwienia, mogą polegać na innych chrześcijanach, którzy postanowili żyć według zasady: co by zrobił Jezus? Powiew Bożego Ducha Świętego wywierał taki sam wpływ jak cuda, których świadkami byli apostołowie chodzący z Jezusem. Niedziwne więc było, że oni dzielnie znosili przeciwności i odważnie, a nawet radośnie przyjmowali męczeństwo. Zanim się rozeszli, jeszcze kilka osób opowiedziało o swoich doświadczeniach. Kilku młodych ludzi opowiedziało o utracie pracy z powodu wierności zasadzie naśladowania Chrystusa. Aleksander Powers przedstawił pokrótce swoje problemy. Komisja rządowa miała w najbliższym czasie zająć się jego sprawą, on zaś wrócił do zawodu telegrafisty. Od czasu rezygnacji, jaką złożył, ani żona, ani córka nie pokazywały się już w jego towarzystwie. Nikt tak gorzko jak on sam nie odczuwał okazywanego przez nie braku zrozumienia. Wielu uczniów Chrystusa obecnych na spotkaniu miało podobne zmartwienia. Były to sprawy, o których często nie chcieli albo nie mogli mówić. Henryk Maxwell domyślał się, że na skutek złożonej obietnicy uczestnicy spotkania zetknęli się z niechęcią, a nawet wrogością swoich najbliższych. Tak, domownicy mogą stać się najgorszymi wrogami, jeśli posłuchamy Chrystusa, a oni nie. Chrystus jest naszym przewodnikiem, ale trzeba dokonać wyboru, albo podążać za nim, albo udać się w przeciwną stronę swoimi własnymi ścieżkami. Uczestników spotkania przepełniało poczucie jedności. Henryk Maxwell patrzył na to, pragnąc dożyć chwili, kiedy fala ta wzniesie się potężnie do swego kulminacyjnego poziomu. Jednak ten czas jeszcze nie nadszedł. Zastanawiał się, dokąd doprowadzi ich to duchowe ożywienie. Na myśl o tym zadrżał z obawy. Bacznie obserwował wpływ przyrzeczenia na życie różnych ludzi. Skutki tego wpływu odczuwało się już w całym mieście. Kto był w stanie przewidzieć, co przyniesie koniec roku? Praktycznym wymiarem tego poczucia wspólnoty było zapewnienie poparcia otrzymane przez Normana. Po skończonym spotkaniu otoczono go ze wszystkich stron, ponieważ ta mała grupka ludzi doskonale rozumiała jego apel do chrześcijan. Zdawano sobie sprawę, jak wielkie znaczenie dla rodziny w Raymond ma taki dziennik. Teraz miało się okazać, jak zostaną wykorzystane pieniądze powierzone Normanowi w celu dalszego prowadzenia pisma. Nie było pewne, jak zresztą przyznawał sam Norman, że pieniądze to za mało, aby przedsięwzięcie odniosło sukces. Trzeba było jeszcze sympatii i poparcia prawdziwych chrześcijan z Reymont, aby wiadomości codzienne stały się liczącą się siłą w życiu miasta. Tydzień, który nastąpił po tym spotkaniu, był czasem wielkich emocji, był to bowiem czas wyborów. Donald Marsz, wierny przyrzeczeniu, wziął swój krzyż i dźwigał go mężnie, chociaż nieraz z niechęcią, a nawet ze łzami. Był zmuszony wyrwać się ze swojej wieloletniej ciszy, ze swojego azylu, jaki daje praca naukowa. Kosztowało go to więcej niż cokolwiek innego, co do tej pory zrobił jako uczeń Jezusa. Razem z nim było kilku innych profesorów, którzy także złożyli swoje przyrzeczenia. Przeżywali teraz te same cierpienia co on. Oni także przez wiele lat zaniedbywali obowiązki obywatelskie. Z podobnymi problemami zmagał się też Henryk Maxwell, który walczył teraz przeciw dominacji wódki, ciągle jednak pełen lęku przed jej zwolennikami. Nigdy do tej pory nie dźwigał takiego krzyża. Kiedy wycofywał się na chwilę z walki, szukając wytchnienia w ciszy swego gabinetu, pot występował mu na czoło z powodu przejmującego lęku przed tym, co wydawało się nieuchronnie nastąpić. Patrząc wstecz, nie rozumiał tego strachu. Nie był tchórzem, a mimo to nieustannie odczuwał obawy. Nagle musiał stawić czoła obowiązkom, którym z ledwością mógł podołać. Napełniało go to wstydem i upokorzeniem. W końcu, gdy nadeszła sobota, to jest dzień wyborów, usiłowano zamknąć wszystkie knajpy. Udało się to tylko częściowo. Przez cały dzień ludzie pili jak zwykle, bardzo dużo. Dzielnica White Cross kipiała, kotłowała się, przeklinała i straszyła miasto swoim przerażającym widokiem. Grej prowadził spotkania w ciągu tygodnia. Gdy nadeszła sobota, w jego pracy nastąpił kryzys. Siły światłości walczyły z armią demonów pijaństwa. Kiedy wzmagało się zainteresowanie spotkaniami w namiocie, poza namiotem panowało coraz większe zdziczenie. Sypały się jawne groźby użycia przemocy. Raz późnym wieczorem, Grey i grupa towarzyszących mu osób zostali fizycznie zaatakowani, w zupełnie otwarty sposób. Po tym incydencie policja wysłała w ten rejon specjalną straż. Virginia i Rachela zawsze były pod opieką Rolina i doktora Westa. Siła śpiewu Racheli nie zmniejszyła się, raczej rosła i potężniała z każdym spotkaniem. Z początku Grey wahał się, czy organizować spotkanie tego wieczora, jednak duch świętości zdawał się nakłaniać go do kontynuowania nabożeństw wskutek czego sobotnie zgromadzenie odbyło się jak zwykle. Urny wyborcze zostały zamknięte o szóstej. Nigdy jeszcze nie było w Raymond takiej walki. Sprawa koncesji na sprzedaż alkoholu nigdy nie była rozstrzygana w podobnych okolicznościach. Nigdy przedtem nie stanęła do walki tak potężna opozycja. Dyrektor Kolegium Lincolna, pastor Maxwell, dziekan katedry, przedstawiciele wolnych zawodów, byli obecni w swoich dzielnicach i osobiście wsparli swoich kandydatów. Gdy wybiła szósta, żadna strona nie miała pojęcia, jaki będzie rezultat. Nigdy dotąd w tym mieście nie było podobnych wyborów. Obie strony oczekiwały ogłoszenia wyników z największym napięciem. Spotkanie w namiocie skończyło się dopiero po dziesiątej. Było to dziwne, wręcz zdumiewające nabożeństwo. Henryk Maxwell przybył znowu na zaproszenie greya. Był całkiem wyczerpany minionym dniem, ale nie chciał i nie potrafił odmówić. Donald Marsh także był obecny. Nie widział nigdy dzielnicy, a ciekawość jego wzmogły wyniki działań misjonarza, jakie osiągnął w najgorętszej części miasta. Doktor West i Rollin przyszli z Rachelą i Virginią. Lorena, wciąż mieszkająca u Virginii, usiadła blisko organów, trzeźwa, pokorna i nieodstępująca Virginii na krok. Lorena przez cały czas siedziała ze spuszczoną głową, co jakiś czas zanosząc się płaczem. Gdy Rachela zaśpiewała, byłam zbłąkaną owcą, dziewczyna ukała, kurczowo trzymając się tej jedynej nadziei, jaką w życiu znalazła. Słuchając modlitw i wyznań wokół siebie, zdawała sobie sprawę z tego, że choć należy do tego nowego świata, to ciągle nie ma odwagi w nim być. Namiot był przepełniony, na zewnątrz panowało zamieszanie, które rosło z każdą chwilą, a Grey uznał za rozsądne, by nie przedłużać nabożeństwa. Okrzyki tłumu dobiegały do namiotu. Rozpoczęło się ogłaszanie wiadomości wyborczych. Ze wszystkich domów i knajp dzielnicy wysypali się ciekawscy. Śpiew Racheli powstrzymał tłum zebrany w namiocie przed rozejściem się. Tym razem swoje upamiętanie wyznało około dwunastu osób. W końcu tłum zaczął się niecierpliwić. Grey zakończył nabożeństwo, zatrzymując się jedynie na chwilę, znowu nawróconymi. Rachela, Virginia, Lorena, Rollin, dr. West. Dyrektor Marsh i Henryk Maxwell wyszli razem. Mieli zamiar udać się jak zwykle na przystanek tramwajowy. Kiedy tylko opuścili namiot, od razu zrozumieli, że dzielnicę opanował pijacki szał. Gdy przeciskali się przez wąskie, zatłoczone uliczki, zauważyli, że stali się przedmiotem szczególnej uwagi. — Widzicie go? Tego faceta w wysokim kapeluszu? — on jest ich przywódcą! zawołał chrypły głos. Dyrektor marsz odważnie przemówił do zgromadzonego tłumu. Jak poszły wybory? Jeszcze za wcześnie, żeby poznać wyniki, prawda? zapytał głośno, a ktoś odparł. Mówią, że druga i trzecia dzielnica głosowała przeciwko zezwoleniom. Jeśli tak jest naprawdę, przyjaciele wódki zostali pobici. Bogu dzięki. Mam nadzieję, że tak jest, wyszeptał Henryk Maxwell. Ale marsz, zobacz, jesteśmy teraz w niebezpieczeństwie. Czy zdajesz sobie sprawę z naszego położenia? Musimy zaprowadzić panie w bezpieczne miejsce. To prawda, odparł marsz poważnie. W tejże chwili obsypał ich grad kamieni i butelek. Wąska ulica i chodnik przed nimi były całkowicie zamknięte stłoczoną ciżbą ludzi. To wygląda poważnie, powiedział Maxwell i natychmiast razem z marszałem, Rolinem i doktorem Westem zaczął ich prowadzić niewielkim przesmykiem. Virginia, Rachela i Lorena poszły tuż za nimi. Mężczyźni osłaniali kobiety z każdej strony, rozumiejąc powagę grożącego im niebezpieczeństwa. Tłuszcza dookoła była w sztok pijana i niezwykle rozdrażniona. W Donaldzie Marszu i Henryku Maxwellu widzieli oni przywódców walki wyborczej, którzy być może pozbawili ich miejsc, w których mogli się dotąd swobodnie oddawać pijaństwu. Precz z arystokracją! zawołał ostry głos. Raczej kobiecy niż męski. Grad błota i kamieni nadleciał ponownie. Rachela zauważyła, że Rollin wyprzedził ją, przyjmując na siebie mnóstwo pocisków, które prawdopodobnie dosięgłyby jej, gdyby nie jego interwencja. Policji ciągle jeszcze nie było. Nagle Lorena przeskoczyła do Virginii, popychając ją zdecydowanym ruchem, a następnie upadła z zamierającym na ustach krzykiem. Z okna nad knajpą ktoś rzucił ciężką butelką, która uderzyła Loreenę tak mocno, że ta, zalana krwią, padła na ziemię. Virginia szybko uklękła przy niej. W tym momencie nadciągnęła policja. Donald Marsz wzniósł dłoń i krzyknął, próbując przedrzeć się przez ogłuszający hałas tłumu. Stójcie! Zabiliście kobietę! Wiadomość ta nieco otrzeźwiła motłoch. Czy ona żyje? Pytał Henryk Maxwell, gdy doktor West ukląkł przy Lorenie, podtrzymując ją. Umiera, powiedział doktor krótko. Lorena otworzyła oczy i z bladym uśmiechem wpatrywała się w oblicze Virginii, która z jej twarzy ocierała cięknącą krew. Gdy Virginia nachyliła się i złożyła na jej czole pocałunek, Lorena uśmiechnęła się znowu, po czym skonała. Jej dusza była gotowa na spotkanie ze Stwórcą. Była to kolejna z tysięcy ofiar demona pijaństwa. Kto jednak w tej chrześcijańskiej Ameryce tak naprawdę zabił Lorenę? To dziecko ulicy, biedną pijaczkę i grzesznicę. Czy to możliwe, że stało się to za przyzwoleniem tysięcy chrześcijan głosujących za koncesjami na sprzedaż alkoholu? Czyż to nie oni przyczynili się do jej śmierci? Sąd ostateczny rozstrzygnie jednoznacznie, kto tak naprawdę zamordował Lorenę.